I witam was bardzo gorąco i serdecznie z tej strony Piko. A to jest. 9? 9 bodajże. Sprawdzę to. 9 odcinek serii Zagrajmy w Grand Theft Auto. Czy? Tak więc. Ostatnio skończyliśmy na tym. Jak tu głośno. Ostatnio skończyliśmy na tym, że. W sumie nie pamiętam, co skończyliśmy. Ale gramy dalej. Nagrywam dawno temu. Przyznam się. Nagrywam dawno temu. Ale dobra. Pojedziemy sobie do Raya. Machowski. Ray Machowski chyba on się nazywał. Jego kibel był tutaj. Dobra. No, halo. No, silence the sneak. That scumbag McCaffrey! He took more bribes than anyone. He thinks he's gonna get an honorable discharge if he turns state evidence. He just squealed. He's under armed protection in which that property down in Newport, some apartment behind a car park. Torch that place. That's it. Flush him out when you put him down. Make sure he never talks to nobody. All right. Tak więc dobra, czekajcie, podwinę rękawy i możemy jechać dalej. Dobra, w sumie nie wiem, o co chodzi w tej grze. Znaczy w tej misji, że wiem, o co chodzi. Brr. Tu już się biją. Dobra, tak więc... Przeskoczę? Nie przeskoczę. Goddammit. Dobra. Tak więc plan jest taki, żeby po prostu jechać gdzieś, bo coś się dzieje. Nie wiem nawet co. Zbytnio. Ale to chyba była misja z tym, że rzucenie granata do środka i potem tego świadka koronnego mamy ten. Czy koronnego. Dobra, on ma tutaj to okienko i tutaj zawsze problem, żeby to zrzucić. Pamiętacie o tym? Za pierwszym! Pijacz! Policja, goń się! My tu ścigamy przestępcę, chyba. On chyba kpi. A, dawaj, jedziemy go! Jedziemy go! To położę tu. Gdzie on skręcił? W lewo! W lewo skręcił! Czemu to samochód tak głównie nie jeździ? Musimy pamiętać, żeby cię rozwalić, bo to jest łatwa misja i musimy ją wykonać szybko. Masz. Skręci w lewo. W prawo. Kurde. Prawie byłem pewny, że w lewo. O dobra, on się pali już. A ja też. To nie ja. Ale dobra, udało się. Udało się go rozwalić. Który to jego samochód? I chyba nie ma go. Tak mnie się coś wydaje, że go tutaj nie ma. No ale dobra, trzeba znaleźć samochód, na pewno jakieś życie. Życie mamy naprawdę mało. Wolę ten już swoją drogą. No ale on dobra. Czekajcie, coś mi nie pasuje tutaj. Audio. Minimalnie. Dobra. Idziemy! Mam bardzo fajną ochotę na nagrywanie wszystkich odcinków, więc może nagram ich nawet z 10. I ogólnie to jest odcinek taki, bo nie mogę go wcześniej wstawić. Dlatego to będzie odcinek trochę późniejszy, nie mogę wstawić o 12 dzisiaj. Tak więc sorry. Ale szkoła mi się zaczęła. A nie miałem materiału przygotowanego, więc... Opa. Ale to się nie powtórzy, raczej się nie powtórzy, bo nagramy, będziemy nagrywać na zapas. No i co, no i tyle. Jedziemy teraz do może Asuki. A to suka, Asuka.
Dobra. Nie rozumiem, czemu oni cały czas we mnie strzelają. Nic im złego jeszcze nie zrobiłem. Znaczy nie no, ja ogólnie jestem przeciwko, bo jestem w triadzie, dlatego pewnie do mnie strzelają kurbiczycy. W miarę logiczne. Ale ja nic nie zrobiłem. Dobra, myślę, że da się wyskoczyć z tego samochodu, byłoby śmiesznie. Two-faced Tunner. Maria and I have gone shopping. Our source in the police has informed us that one of our drivers is a strangely animated undercover cop. He's more or less. Aha, to było też. Dobra. Tylko nie na czas, nie na czas, nie na czas, nie na czas, nie na czas. Dobra, nie ma na czas. To jedziemy. Spuścić mu w papę. W sumie nie pamiętam, gdzie to było. A zawsze się przypomni. Wow, 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 wow. Idziemy dalej. Gdzie to było? Gdzie to było? No nie tu. Bam, 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 bam. Brum, 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 brum. A to było to, już pamiętam. Dobra, wąż szybciej. Ej, halo, się nie bawimy. Miałeś czekać, miałeś czekać. Nie! Nice. Samochód. Dobra, udają nam się wszystkie misje po kolei, więc jest nawet dosyć spoko. Ten koleś trochę się na nim skupiłem tak naprawdę, bo trochę jednak ta misja była wymagająca, nie oszukujmy się. Ale dobra, teraz idziemy do Gendiego. Zobaczymy, co on dla nas szykuje. Ogólnie musimy zrobić wszystkie misje dla Gendiego, zanim będziemy mieli misję dla Donalda Lowa. Gdyż jedną z misji Donalda Lowa będzie... no zabicie Kendiego. Więc dlaczego dziękuję, musimy zrobić wszystkie misje, żebyśmy mieli 100% gry wykonane. Dobra, no więc ścima. Cześć, cześć, no cześć. To be truly strong, it is important that you never show weakness. The businesses fortunate enough to have our protection settle their accounts today. Go and collect the money immediately, so we can enter it into the casino accounts. Ogólnie, ten koleś bardzo się, bardzo tak sępi. Właśnie wiecie, ma problem chyba z gadaniem, co nie? No ale dobra. Mamy iść po hajsy. Hajsy, hajsy, hajsy. Dobra więc. Hajsy są tu. Tak po prostu teczka sobie leży na ziemi, zawsze na propsie. Sorry, sorry. Ale ja tu jeżdżę Landstalkerem. Dobra. Wow. Sorry, nie chciałem. O, limuzyna, fajnie. Rox. To jest chyba pod prąd teraz jadę, tak mi się przynajmniej wydaje, ale nie jestem pewien. W sumie misja nie jest zbytnio wymagająca. Mamy tylko brać te briefcase'y. Szczerze mówiąc nie pamiętam, co się w tej misji działo wcześniej. Znaczy później. Ale zaraz się pewnie dowiemy. A ten Stland Starka jest w ogóle niestabilny na drodze. No co to za samochód? Nawet nie da się nim tiltować. Zostaje bokiem. Ale 4x4 zawsze jest, więc spoko.
Sorry. Dobra. Kolejna paczuszka jest tu gdzieś. Nie chciałem tak. No jest super. Świetnie, por favor, amigo. Mam je tu zanieść? Some young gang just jacked up the place. They took everything. You guys are useless. What kind of Yakuza are you anyway? Okej. Okay. Musimy teraz zabić ten gang, który zabrał hajs. Yeah. Ciekawe, jakimi samochodami się włożą w sumie. Jeśli będziemy jechać taksówką, trochę ich nie dogonimy. No ale... Yo, Willow. Gdzie oni są? No czekaj, czekaj, czy oni są w Portland? Tak, oni są w Portland, świetnie. Na pewno są w Portland? Tu nic nie ma więcej. No to w ogóle kozak. Pojedziemy sobie tunelem, który znajduje się prawdopodobnie tutaj. Nie. Tutaj. Ha! Tunel do Portland zawsze na propsie. Portland, Portland, Portland. Gdzie jest tutaj Portland? A pamiętam, że bardzo dużo czasu spędziłem przy tej grze, naprawdę. Chyba nawet za dużo. Dobra, tu jest Portland. Innej drogi nie mieliśmy, widzicie. No dobra, welcome to Portland. I tu jest nasz hajs. Co mnie cieszy. To pewnie, że nie. Bo hajs to jednak jest hajs, nie? Nie wiem, co ja gadam w tym momencie. To jest kompletnie bez sensu. Ale rozumiecie. A, ten gang. Diablosi. Zobaczę, czy mam tę snajperkę, to zajebiście. Zmniejszymy DPI. Dobra. I jeszcze jeden. Okej. To możemy sobie wziąć hajs. No i dobra. Trudno nie było. Zwiększymy DPI z powrotem. Przynajmniej na 3500, bo w sumie to jest tak za bardzo, bardzo machające. Dobra, jedziemy z powrotem. Misja taka w sumie niewymagająca. Zajęła nam 13 minut zajęło na 3 misje dzisiejsze, więc nie jest źle. Naprawdę nie jest źle. Witam. No i co? No i nic. Gramy dalej, tak? W ogóle myślałem, żeby zainstalować tutaj jakieś mody graficzne do GTA tutaj, tego naszego trójeczki kochanej. Ale stwierdziłem, że jednak chyba nie. No takiej zagramy sobie oryginalnej, backowej. W Vice City ewentualnie może coś porobić już, ale... ale w GTA trójce mi się wydaje, że zbyt się nie opłaca. Jednak ta grafika... No, powiem szczerze, ssała, tak. Nie była najlepsza, ale jak po tamte czasy, była naprawdę świetna. No i dobra. Lokacyjna z powrotem. Kasyno, gdzie było? Tutaj gdzieś na prawo chyba. Par, par, pu, pu, pu. Ta, pa, pa, ru, pu, para, pa, pu, pu, pu. Tutaj chyba było gdzieś kasyno. Z przodu będziemy jechali drogą, a raczej wiaduktem, który poprowadzi nas przez to wszystko. Nio, przepchaliśmy się. Dobra.
i dobra. Musimy chyba tutaj zlecieć. Dokładnie. Yeah. Chłopiec na posyłki zawsze na propsie, tak? No dobra. No więc co? Tutaj skończymy sobie nasz odcinek, tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Tak więc, na razie. Bye bye.